Cześć, witam Cię na moim kanale Ćwicz Jogę. Dzisiaj bardzo spokojna, relaksująca sekwencja na koniec dnia. Także jeżeli jesteś już po całym dniu i marzy Ci się, żeby ze spokojem i zrelaksowanym ciałem położyć się teraz spać, to zapraszam Cię do wspólnej praktyki, bo to jest właśnie to, czego dzisiaj potrzebujesz. Zaczniemy w siedzie z krzyżnym. Usiądź tak, żeby było Ci wygodnie. Jeżeli chcesz, jeżeli to ułożenie nóg jest niewygodne, usiądź sobie wyżej, podpierając jakiś bloczek, kocyk pod pośladki. Możesz też nogi położyć przed sobą, zapleść półlotos lub pełen lotos, jeśli to jest dla Ciebie wygodne. Cokolwiek teraz będzie dla Ciebie przyjemne, wybierz to. Wyciągnij się przez czubek głowy, poczuj, jak kręgosłup wydłuża się. Cofnij lekko głowę do tyłu, brodę do mostka. I skieruj uwagę do swojego ciała. Poczuj całe swoje ciało. Przejdź myślami do dłoni, sprawdź, co teraz dłonie Twoje robią, czy są ciepłe, zimne. Jak układają się na kolanach, na udach. Poczuj swoje stopy. Poczuj miejsce, w których stopy dotykają do maty. I skieruj uwagę na oddech. Miękki brzuch. I pozwól, by powietrze płynęło swobodnie w dół do brzucha. I z wydechem pępek wracał na swoje miejsce. Pomyśl o jakiejś jednej przyjemnej rzeczy, która zdarzyła się dzisiejszego dnia. I znajdź to uczucie, które towarzyszyło temu wydarzeniu. I z każdym wdechem wyobraź sobie, że napełniasz się tym uczuciem. Z wydechem barki są rozluźnione, całe ciało jest rozluźnione. Z każdym wdechem wdychaj wszystko to, co dobre było dzisiejszego dnia. Poczuj, że skóra twarzy jest rozluźniona, szczęka jest rozluźniona. Powoli otwórz oczy i przytul prawe ucho do prawego ramienia. I puść luźno głowę do przodu i w drugą stronę lewe ucho do lewego ramienia. I jeszcze raz w drugą stronę luźno do przodu. I wróć do lewej strony. I zatrzymaj się po środku. Sięgnij rękoma do góry, wyciągnij boki ciała i wydech luźno. Jeszcze raz wdech do góry, z wydechem prawa dłoń do prawego biodra, wyciągnij lewy bok. Wdech, wydech luźno przez środek do drugiej strony. Otwórz lewą stronę klatki, wyciągnij się wdech i wydech luźno. I to samo jeszcze raz lewa strona. Wydech przez środek i do góry i luźno do środka i wyprostuj się. Przełóż dłonie do przodu, przechodząc do klęku podpartego. Kolana ustaw pod biodrami, a nadgarstki pod barkami. Do pozycji krowy z wdechem i wydechem okrągłe plecy. Mocno zasysając pępek do kręgosłupa i wdech, rolujesz się do góry. Wydech w drugą stronę. Wdech. Wydech.
I jeszcze raz wdech. I wydech. Teraz przesuń się delikatnie do tyłu, robiąc sobie trochę miejsca z przodu ciała. Biodra zostają nad kolanami, a rękoma podejdź do przodu. Pępek dociśnij do kręgosłupa i opuść czoło na matę. I wyciągnij się rękoma do przodu. I z wydechem pozwól, by klatka opadała w stronę maty. Jeśli masz miejsce, możesz położyć brodę, nawet klatkę na macie. Wyobraź sobie teraz takiego pszczeniaka małego, wyciągającego się. I wyobraź sobie, że twoje ciało przyjmuje taki sam kształt. Kolejnym wydechem, dociskając mocniej pępek do kręgosłupa, przejdź na przedramiona, wysuń nogi do tyłu i połóż się na brzuchu. Teraz łokcie powinny być pod barkami lub jeśli to jest niewygodne, trochę bardziej do przodu. Ściągnij barki daleko od uszu, długa szyja, spójrz do przodu, dociśnij stopy do maty i zostań tutaj w pozycji sfinksa. Cały czas odpychając się aktywnie od przedramion i wyciągając klatkę do przodu. Zazwyczaj w ciągu dnia kręgosłup jest pochylony do przodu. Teraz chcemy odwrócić tę sytuację, rozluźniając odcinek piersiowy. A teraz puść luźno głowę. Pozwól, żeby barki się zapadły, głowa luźno. Możesz pokołysać nią na boki. I jeszcze raz wróć do aktywnej pozycji. Wdech. Wydech, spójrz w prawo. Wdech do środka i wydech do tyłu. Połóż się na brzuchu. Przenieś dłonie do dolnych żeber, wdech i z wydechem odepchnij się do klęku podpartego i do psa z głową w dół. Kolana mogą być ugięte, ręce proste w łokciach, palce dłoni szeroko. Pokołysz się biodrami, podociskaj raz prawą, raz lewą piętę. I podejdź stopami trochę bliżej, dłońmi do stóp i luźny skłon. Złap się za przeciwległe łokcie i pokołysz tutaj na boki. Zmień łokcie. Luźna głowa. Puść luźno ręce, wdech i z wydechem powolutku zroluj się do góry, do stania. Przenieś dłonie, zaplatając je w koszyczek z tyłu. Wydech tutaj i z wydechem luźny skłon. Wdychaj spokojnie przez nos i puść luźno ręce i wróć do psa z głową w dół. Cofnij nogi, ręce do przodu, znajdź swoje ułożenie rąk i stóp w psie. I teraz przenieś prawą stopę do prawej dłoni na zewnątrz, tak stawiając ją bardziej przy zewnętrznej krawędzi maty. Dłonie są w środku. Lewą piętą sięgnij do tyłu i postaraj się wbić biodra nisko w matę. Mostek otwarty, możesz być na opuszkach palców, możesz nawet sobie podłożyć coś pod dłonie, żeby były wyżej. I teraz spróbuj zrobić kilka okrążeń biodrami w jedną stronę. Wyobraź sobie, że rysujesz koła. I w drugą stronę. I zatrzymaj. Spróbuj teraz opuścić kolano na matę. I jeszcze chwilę tu zostać.
opuszczając biodra jak najniżej, a mostek do przodu wysuwając. Do pozycji jaszczurki. Teraz, jeśli Ci się uda, zostań tu, albo jeśli chcesz, spróbuj unieść lewą stopę, prawą rękę wyciągnij do góry, otwórz prawą stronę klatki, sięgnij do stopy z łeb od zewnątrz lub od góry i przyciągnij nogę, cały czas otwierając prawą stronę klatki do góry. Szukając przyjemnego uczucia rozciągania z lewej strony ciała, w lewym biodrze, w lewym udzie, a otwarta prawa strona klatki. Jeszcze jeden głęboki wdech nosem, wydech ustami i wróć do centrum i do psa z głową w dół. Wdech, teraz z wydechem lewa noga idzie do lewej dłoni i znowu pięta mocno w tył prawa. Lewe kolano jest na linii z drugim palcem stopy. I robimy koła w jedną stronę, wbijając biodro nisko do ziemi. I w drugą stronę duże koło. I zatrzymaj po środku i powolutku odłóż prawe kolano i prawą stopę. Pozwól, żeby ciało się przyzwyczaiło. Mocno mostek do przodu wysuwając, długie plecy i oddech płynie swobodnie. Wdech i wydech. Zostań tu lub unieś prawą stopę, wyciągnij lewą rękę do przodu i takim dużym łukiem sięgnij do tej stopy i przyciągnij ją w stronę pośladka. Mocno skręcając się w lewą stronę, otwierając lewą stronę klatki i szukając rozciągnięcia po prawej stronie ciała, czyli w prawym biodrze, w prawym udzie. Ostatni wdech nosem i wydech ustami. Luźno. Super. Unieś prawe kolano. Dołącz lewą stopę. Zatrzymaj się po środku, ugnij kolana, przenieś pięty w lewą stronę, wyciągnij prawy bok do góry i lewy bok do góry. Jeszcze raz na każdą ze stron. Poprzeciągaj się. Super. Zatrzymaj się po środku i powoli przejdź do deski. I jak najwolniej możesz odłożyć kolana na matę, połóż się na brzuchu. Jeszcze trochę porozciągamy klatkę. Teraz połóż prawą dłoń, prawą rękę do boku, tak żeby łokieć był co najmniej na linii z barkiem lub trochę wyżej. Ręka jest ugięta. Połóż czoło na macie, unieś lewą nogę i przenieś ciężar ciała. Ups, na kwiaty, uwaga, do tyłu. Prawe ucho jest na macie. Możesz sobie podłożyć poduszkę, jeśli jest Ci niewygodnie. Może będzie tylko tyle odgięcia, ale spróbuj się lewą dłonią odepchnąć, przenieść ten ciężar ciała i poszukać tego rozciągania z prawej strony klatki w prawym barku. I wdech, wróć do środka. I to samo na drugą stronę. Czyli układasz rękę do boku, uginasz łokieć. I teraz łokieć jest albo na linii, albo trochę wyżej z barkiem. Musisz troszeczkę poeksperymentować. Prawa dłoń jest jak do pompki. Prawa noga do góry. I przekręć się w drugą stronę. Kieruj oddech w stronę największego napięcia, z wydechem rozluźniając to miejsce. Wyobraź sobie, że to napięcie rozpływa się i znika.
I wróć do środka. Podłóż dłonie pod przy dolnych żebrach. Odepchnij się do klęku podpartego i do psa z głową w dół. Przenieś prawą stopę do prawej dłoni i dołącz lewą. Przez chwilę możesz sobie poopuszczać biodra i pounosić je, tak żeby trochę się rozluźniły, a kiedy poczujesz, że już jest ok, opuść biodra w dół do malasany. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, przenieś ciężaru ciała do tyłu, możesz sobie podwinąć matę, podłożyć poduszkę, książkę, podpięty. Kolana rozpychasz łokciami, dół pleców jest rozluźniony, pośladki są rozluźnione. I jeszcze chwila. I puść. Luźno tą pozycję, przenieś ręce do tyłu, usiądź na pośladkach, nogi wyciągając do przodu. Może się przywrócę w drugą stronę. Zrobimy pozycję paschimottanasana, czyli skłonu do przodu. Usiądź wygodnie, wyciągając nogi do przodu, uda aktywne, dociśnij tyły nóg do maty. I co teraz? I wyciągnij się do góry. Teraz jeśli to jest bardzo niewygodne, to podłóż sobie coś pod pośladki lub ugnij kolana. Ale jeśli jest wszystko ok, to wdech wyciągnij się przez czubek głowy i pochylając się z bioder do przodu, podejdź rękoma do przodu, odłóż je na piszczele, na uda lub złap za stopy. Staraj się, żeby dół, góra pleców się nie zaokrąglała i z wdechem się wyciągnij. Wydech, luźny skłon. Znajdź swój zakres. I zostań tam, popatrz na swoje stopy, przywitaj się z nimi. I z wdechem wracamy do samej góry. Teraz połącz podeszwy stóp, kolana wysuwając na zewnątrz, pięty wsuwając do środka ciała, do baddha konasana. Znowu sprawdź, czy siedzisz wygodnie na obu pośladkach. Wyciągnij się do góry, wdech i z wydechem wyobraź sobie, że chcesz brzuch przybliżyć do pięt, możesz złapać tutaj za palce stóp i pochyl się do przodu. Cały czas wyciągając się przez czubek głowy. Nie musi to być nic sztywnego. Możesz tak jak ja trochę się pokołysać, poszukać ruchu w tej pozycji, żeby niepotrzebnie nie spinać się, starając się rozluźnić. A to czasem się niestety dzieje. Luźna twarz, luźna skóra twarzy. Długi wdech i długi wydech. Z wdechem unieś się do góry i teraz odsuń od siebie stopy w kształt diamentu i pochyl się głową w stronę stóp. Jeśli się uda, odłóż ją. Teraz plecy niech będą zaokrąglone. I znowu możesz się delikatnie pobujać, rozluźniając też plecy, szyję, barki. Oddychaj w stronę pleców, w stronę dolnych żeber, łopatek. Zrób tam dużo miejsca z wydechem. Wydech rozluźnij. I wdech do samej góry. Wracamy, wyciągnij się, zostaw nogi tak jak były. Prawa ręka do tyłu, lewa na prawe kolano. Wdech. Proste plecy i wydech, skręt. A
Wdech do środka, wydech na drugą stronę. I wróć do środka, przyciągnij nogi. Przejdziemy do leżenia na plecach. Połóż się powolutku, kontrolując plecy. Przyciągnij kolana do klatki jak najbliżej, tak żeby dół pleców też się oderwał. Wdech i z wydechem zwiń się w taką kuleczkę. Mocno pępek do kręgosłupa. Przytul się do siebie jak możesz najmocniej. Brzuch będzie tutaj pracował. I luźno. Wydech. Kolana lekko szerzej. Pokołysz się na boki. Odstaw lewą nogę, połóż prawą, prawe kolano na lewe, tak jakbyś siadał na krześle i chciał założyć nogę na nogę. I teraz przyciągnij nogi do siebie, złap za zewnętrzne krawędzie nóg i spróbuj przyciągnąć stopy do siebie, tak żeby szukać rozciągania po bokach bioder. Może stopy będą trochę dalej, może uda się je przybliżyć. Staraj się, żeby kolano było nad kolanem. I odłóż nogi i zamień stronę. Teraz lewa noga na prawą. Łapiesz za zewnętrzne krawędzie stóp i przyciągnij je do siebie. Staraj się przy tym nie napinać barków, nie ciągnąć z całej siły. Niech one sobie wygodnie leżą. I z wydechem rozluźnij. Przyciągnij jeszcze raz kolana do klatki. Rozłóż ręce na boki. Wdech, z wydechem przenieś nogi na prawą stronę. I spójrz przez lewe ramię. Lewy bark zostaje na macie. Jeśli nogi są wyżej, możesz podłożyć coś pod kolana. Miękko brzuch. Poczuj, że oddech tutaj płynie. Skieruj go do lewej strony klatki. I z wdechem wróć do góry, wydech na drugą stronę. Możesz położyć dłoń na nogi, jeśli chcesz, żeby jeszcze mocniej je dociążyć. I kilka głębokich oddechów do prawej strony klatki, w dół do brzucha. I wróć do środka. I dzisiaj zamiast szawasany zrobimy sobie krótką jeszcze krótkie ćwiczenie oddechowe nadishodhana, czyli oddychanie naprzemienne nosem. To jest coś, co szczególnie jeśli nie możecie zasnąć długo, tak bardzo wyciszy organizm, wyciszy układ nerwowy, przestawi nas ten tryb regeneracji i odpoczynku, czyli ten tryb, który powoduje, że nasz metabolizm działa poprawnie, ciało ma moment, żeby właśnie wrócić do tej swojej równowagi. Więc usiądź wygodnie w siedzie skrzyżnym lub jakkolwiek stopy chcesz ułożyć, tak żeby było ci wygodniej. Możesz też podłożyć coś pod pośladki. Wyciągnij się do góry i zrób kilka głębokich oddechów, długich i spokojnych oddechów w dół do brzucha. Oczy zamknięte, skieruj uwagę do środka i podążaj myślami za oddechem. Poczuj, jak wpada przez nos, schodzi niżej, muskając tył gardła, przez tchawicę, do skrzeli, do płuc i wydech przemierza tę samą drogę. Teraz weź prawą dłoń do góry,
Przyłóż sobie prawy łokieć przy prawym boku, tak żeby w miarę wygodnie się o niego opierał. Drugim i trzecim palcem, drugi, trzeci palec połóż sobie tutaj nad nosem. Będziemy pracować kciukiem i małym palcem. Na razie kładąc tutaj palce, przyłóż kciuk do prawej dziurki nosa i przez chwilę oddychaj lewą stroną. Wdech i wydech. Długi, spokojny wdech i wydech. Teraz puść prawą stronę nosa, zatkaj lewą. I to samo, kilka długich, spokojnych oddechów. Brzuch rozluźniony i staraj się tak oddechem i tym spokojem wyciszyć umysł. Jeżeli pojawi się taki moment, nie nabiorę oddechu, pozwól, żeby on minął. I luźno wydech, rozluźnij się. Teraz kolejny wdech prawą stroną nosa. Przyłóż kciuk, zamknij prawą stronę, wydech lewą. Wdech lewą. Zamykasz lewą, wydech prawą. Wdech prawą. Wydech lewą. I powtarzaj to przez chwilę. Wdech prawą. Wydech lewą. Wdech lewą. Wydech prawą. I jeszcze raz wdech. I wydech. I ostatni wdech. I wydech. I rozluźnij obie ręce, wdech głęboki, wdech obiema dziurkami nosa i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Otwórz oczy. I dziękuję za dzisiaj. Jeśli masz ochotę jeszcze poleżeć w relaksie, w szawasanie, zrób to teraz. Ja Ci już na dzisiaj dziękuję, życzę dobrej nocy i mam nadzieję, że udało Ci się wyciszyć. Dziękuję. Namaste.